witam Państwa. Ze mną jest Anita Włodarczyk z grupy sportowej Orlen. Główna faworytka w rzucie młodem w Mistrzostwach Świata. No właśnie, jak forma, jak samopoczucie przed głównymi zawodami sezonu? Witam serdecznie. Wszystko jest na dobrej drodze. Najważniejsze, że jestem zdrowa. Na treningach też wszystko fajnie wygląda, więc jestem bardzo dobrze przygotowana. Za dwa dni eliminacje, czyli w środę, w czwartek finał. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze dla mnie zakończy. Właśnie te treningi tutaj w takim klimacie gorącym, dusznym, to sprzyja ćwiczeniom, czy wręcz przeciwnie? Ja akurat nie mam problemu, dla mnie jest pogoda tutaj, jaka panuje, odpowiada do treningu, nie mam żadnych problemów, więc tylko aby deszcz nie padał na zawodach, to będzie dobrze. Już po zdobyciu Mistrzostwa Świata Paweł Fajdek powiedział mi, że pod koniec zawodów zwyczajnie zabrakło mu siły, ponieważ chińskie jedzenie jest takie, że nie daje mocy, nie ma z czego rzucać. Zgodziłaby się Pani? Ja akurat nie narzekam na jedzenie. Najważniejsze, że mam jajka gotowane, bo to uwielbiam jajka, więc to z tego się cieszę. Co prawda mięso jest to też dla mnie bardzo ważne, bo uwielbiam jeść mięso, więc na jedzenie ja akurat nie narzekam. Rozmawia Pani ze swoimi rywalkami, nie czują się trochę zdeprymowane tak bezwzględną Pani dominacją, takimi wynikami rzucanymi w dodatku w dziurawie rękawiczce? Trenowałyśmy razem tutaj przez kilka dni już na miejscu, widziały, w jakiej jestem dyspozycji. Dla nich powinno być to chyba motywujące, żeby mnie gonić, bo ja zawsze jak chociażby wracając do świętej pamięci Kamili Skolimowskiej, gdzie przepaść między nami była ponad 10 metrów, to ja zawsze dążyłam do tego, aby być taka jak ona, rzucać tak daleko, więc mnie to, ta przepaść, bo wiadomo, byłam wtedy też młodszą zawodniczką, to mnie motywowało, więc tutaj no, ja rzucam tak daleko, to dziewczyny muszą się wziąć do pracy. Właśnie ta szczęśliwa rękawiczka Kamili, ona jeszcze długo wytrzyma na zawodach? Mam nadzieję, że do końca mojej kariery wytrzyma. Co prawda jest już dziurawa, będę niestety rzucała w dziurawej rękawicy, ale nie będzie ona mi przeszkadzała w rzucaniu. Więc mam nadzieję, rzucam nie tylko na głównych imprezach, na zawodach, nie na treningu, bo jeżeli bym rzucała w niej również na treningu, to by wystarczyła jeden sezon. Bye.